Trzech nowych zawodników może wzmocnić drużynę Termaliki Brukbetu Niedziecza. Mowa o Artemie Putiwcewie, 27-letnim stoperze Metalista Charków, który ma za sobą także grę w reprezentacji młodzieżowej Ukrainy. Blisko Termaliki jest też środkowy pomocnik ze Słowacji Patryk Misak. 25-letni zawodnik jesienią występował w czeskiej ekstraklasie w Baniku Ostrawa. W 2015 roku rozegrał 12 spotkań. Do drużyny dołączy także Krzysztof Pilarz, doświadczony 35-letni bramkarz, który na swoim koncie ma 207 występów w polskiej ekstraklasie. Reprezentował barwy Pogoni Szczecin, GKS-u Bełchatów, Odry Wodzisław, Ruchu Chorzów, Korony Kielce, a ostatnio Krakowi. Zgodnie z zapowiedzią w drużynie powinien pojawić się jeszcze nowy napastnik. Jesteśmy zainteresowani ściągnięciem napastnika, który by pomógł nam podnieść jakość w przodzie, albo wpłynął w sportowej rywalizacji w taki sposób na pozostałych, abyśmy tych goli strzelali więcej. Szukamy również kreatywnego piłkarza do drugiej linii, jak również stopera, bo w obliczu problemów z Dawidem wiemy, że Paweł stanął, fajny chłopak, wspaniały człowiek, no ale lat każdemu przybywa, no więc musimy się na tą ewentualność też zabezpieczyć, więc szukamy też stopera i zobaczymy, co przyniesie najbliższe dni. Już jutro Termalika wylatuje na zgrupowanie do hiszpańskiego Alicante, gdzie podopieczni trenera Piotra Mandrysza będą przygotowywać się do zbliżającej się rundy wiosennej. Pierwszy mecz na wyjeździe z Lechem Poznań 14 lutego. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.